Szanowni, znamy już budowę cząsteczki wody i wiemy, że atom tlenu i dwa atomy wodoru tworzą w przestrzeni jakby taki trójkąt. No i ponieważ tlen jest bardzo łapczywy i bardzo chciałby powitać na swojej ostatniej powłoce jeszcze dwa dodatkowe elektrony, to jakby wypożycza sobie na chwilę elektrony z tych dwóch wodorów. One, jeżeli by sobie to tak wyobrazić, póki były wodory daleko od tlenu, to elektrony spędzały czas wokół swojego jądra, a teraz jakby można je spotkać także wokół jądra atomu tlenu. No, niezbyt często tam trafiają. Gdybyśmy tam chcieli złowić elektron z atomu wodoru, no to musielibyśmy może trochę poczekać. Nadal najłatwiej jest ten elektron odnaleźć wokół jego własnego jądra. No ale jednak fakt jest faktem. Przez to, że tlen zaprasza te elektrony z wodorów do siebie, mamy do czynienia z sytuacją, w której ten koniec tlenowy cząsteczki H2O jest odrobinę naładowany, odrobinę ujemnie, a te końce wodorowe są naładowane dodatnio. No i z ładunkiem jest tak, że nie ma zmiłuj, tak? Ładunki będą oddziaływać, więc gdybyśmy sobie teraz wyobrazili, że zbliżamy pałeczkę bonitową, potartą, naładowaną ujemnie do takiej cząsteczki H2O, no to oczywiście ona by była odpychana, bo ten do tego końca cząsteczki, dlatego że ładunki równoimienne się odpychają. Oczywiście pałeczka przyciągałaby ładunki dodatnie od strony wodorów, ale ponieważ te ładunki dodatnie są bardziej odległe, jak widać z tego rysunku, od pałeczki niż ładunek ujemny, no to dominowałoby odpychanie. No i podobnie by było z tym ładunkiem dodatnim, gdyby się zbliżyć z kolei szklaną pałeczkę naładowaną dodatnio, to ona by taką cząsteczkę H2O przyciągała. No i przyroda zechciała wykorzystać ten mechanizm do budowania tego czegoś, co nazywamy wodą, to znaczy H2O w ciekłym stanie skupienia. No i jeśli już zapomnieć o szczegółach budowy tej cząsteczki, no to można ją sobie wyobrazić w takiej właśnie postaci, takiego trójkąta, gdzie jest ten naładowany odrobinie ujemnie, niosący niewielki ładunek ujemny, koniec tlenowy i tutaj są te wodory, koniec wodorowy, który jest naładowany dodatnio. No i jeżeli sobie jeszcze raz to wyobrazimy w postaci takiej, w której taka cząsteczka H2O to jest taka głowa tlenowa z wodorowymi uszami, no to oczywiście koniec tlenowy będzie przyciągał się z uszami wodorowymi. No i w ten sposób, dokładając tutaj kolejne cząsteczki, można zbudować całą ich grupę i to będzie właśnie H2O, tak? Tak będzie wyglądać struktura H2O. Nadal trzeba pamiętać o tym, że to są oddziaływania elektryczne stosunkowo krótkozasięgowe, to znaczy ich siła bardzo mocno spada, na przykład na odległościach typowych dla rozmiarów tej cząsteczki. Dobrze, to przejdźmy teraz do drugiej tablicy i zastanówmy się, jak w takim razie wygląda woda w dużym powiększeniu. No i żeby to zrobić, możemy sobie uprościć trochę ten obrazek po to, żeby nie za każdym razem nie musieć malować tej uszatej głowy. Możemy sobie wyobrazić, że cząsteczka wody, narysujemy ją w taki sposób i to, co jest dla nas ważne, to będzie to, że ma
taki dodatni koniec i koniec ujemny, no można w ogóle zrezygnować i powiedzieć, że no my wiemy, że cząsteczka wody ma koniec dodatni i koniec naładowany dodatnio i koniec naładowany ujemnie, ten wodorowy i tlenowy, czy niosący niewielki ładunek dodatni i niewielki ładunek ujemny, koniec wodorowy i tlenowy, więc możemy po prostu powiedzieć, że będziemy ją oznaczać taką kulką i będziemy pamiętać po prostu o tym, że mogą te cząsteczki w ten sposób ze sobą oddziaływać dzięki tym ładunkom. No i jakby się zastanowić, jak to wygląda, no to mamy tutaj jedną cząsteczkę wody i ona wokół niej, tak jak tutaj na tym rysunku, są kolejne cząsteczki wody, one się do siebie przyciągają. No i oddziaływanie jest krótkozasięgowe, w związku z tym efektywny zasięg tego oddziaływania jest jakiś taki. No i kolejne cząsteczki mogą się już tylko przylepić do tych tutaj zewnętrznych. Prawda? Więc dołączamy kolejne cząsteczki. Jakoś tam w ten sposób. No i dalej będzie tak, że może jeszcze jedną możemy sobie tutaj gdzieś dołączyć. Dalej będzie w ten sposób, że te z kolei są, oddziałują ze sobą w takim promieniu. No i dodając po kolei tych cząsteczki tak ze sobą oddziałujące, każda z nich będzie oddziaływać tylko z najbliższymi sąsiadkami, ale ponieważ każda oddziałuje z kolejną sąsiadką i ta sąsiadka z następną sąsiadką, no to tworzy się taki wielki agregat. W ten sposób rzeczywiście tworzy się to, co jest znane nam jako H2O w stanie ciekłym. To, co jeszcze jest istotne, to, że te cząsteczki są w ciągłym ruchu. O tym będziemy mówić miarą jakby tego, jak ile mają energii, jak bardzo chcą się ruszać, jest ich temperatura. W związku z tym to nie jest obrazek statyczny, one jakoś tam cały czas wokół siebie, tak o siebie, no tak można powiedzieć, się poruszają, zmieniają swoje położenie, ale nie bardzo są ze sobą związane. No i teraz, jak ten obrazek pomoże nam zrozumieć na przykład, co to jest napięcie powierzchniowe, no jeżeli sobie wyobrazić, że to jest szklanka z wodą, no to wewnątrz na cząsteczki działają siły, one się wzajemnie przyciągają. No i jeżeli wybierzemy sobie którąś z tych cząsteczek, no to siły, które działają na nią, będą się mniej więcej równoważyć, bo ona jest otoczona ze wszystkich stron. Każda z tych cząsteczek ze wszystkich stron ciągnie w swoją stronę. W rezultacie ta cząsteczka porusza się, ale nie jest ściągana w żadnym kierunku. No natomiast cząsteczki, które są przy powierzchni wody, mają swoje sąsiadki tylko poniżej powierzchni wody i w związku z tym ściągane są efektywnie tutaj na tym rysunku jakby pod tą powierzchnię, w dół, w stronę cieczy. No i to jest dokładnie ten mechanizm, który jest potrzebny, żeby zrozumieć napięcie powierzchniowe. Gdyby jakaś cząsteczka chciała z tej powierzchni wody jakby wyjść, to znaczy zwiększyć tą powierzchnię, no to będzie ściągana w dół. To jest zupełnie tak jak z gumą. Tak? Guma się chce rozszerzyć, rozciągamy gumę i guma chce z powrotem wrócić do swojego poprzedniego kształtu. Cząsteczki ciągną za sobą, za siebie w taki sposób i tutaj podobnie jakby woda nie chce zwiększyć tej swojej powierzchni. Ściąga te cząsteczki z powrotem w dół. No i z tego powodu możemy na przykład utrzymywać, spinacz może pływać po powierzchni wody. Tu jest narysowany niezbyt udanie kawałek drutu, który unosi się na powierzchni wody, no właśnie dlatego, że drut naciska i chciałby jakoś odkształcić powierzchnię tej wody, a woda nie chce się dać odkształcić, nie chce zwiększyć swojej powierzchni. No to w naturalny sposób cząsteczki wody próbują ściągnąć te, które się miałyby ugiąć bliżej siebie i to powoduje, że spinacz leży na powierzchni wody albo nartnik się na przykład unosi na powierzchni wody.
No i też w jaki sposób tworzy się kropla na powierzchni szkła, znowu ten sam rysunek. Wewnątrz cząsteczki wody oddziałują ze sobą w taki sposób, że każda z nich jest mniej więcej, oddziaływanie z każdą z nich jest mniej więcej zrównoważone przez oddziaływanie przez wszystkie sąsiadki. No a tutaj, gdyby ona chciała się rozlać, uciec jakby z tej powierzchni, to nie bardzo może, dlatego że cząsteczki ściągają ją, sąsiadki, które są tylko po jednej stronie tej powierzchni, ściągają ją do środka. Dlaczego woda zwilża szkło? No to jest podobna historia. Szkło jest zrobione z krzemu. Jest taki ważny pierwiastek, nazywa się krzem, silikon po angielsku, SI. I tworzy dwutlenek krzemu. Widać, że mamy tutaj tlen i od razu możemy podejrzewać, że cząsteczki dwutlenku krzemu, z których składa się w dużym stopniu szkło, mają podobną własność, też mają swój ujemny i dodatni koniec. No i oczywiście będą w związku z tym jakby przyciągać cząsteczki wody. No i to przyciąganie cząsteczek wody to jest właśnie, to są właśnie siły przylegania do szkła i jeśli te siły przylegania są odpowiednio duże, no to woda się będzie rozlewać po takim materiale, tak jak rozlewa się po szkle, to znaczy dokładnie rzecz biorąc tworzy krople na szkle. Kształt tej kropli jest jakby wypadkową pomiędzy wpływem sił przylegania, pomiędzy cząsteczkami szkła i wody i spójności pomiędzy cząsteczkami wody. No natomiast atom węgla, sadza, nie ma dodatniego i ujemnego końca i w związku z tym jest mu obojętny los tak naprawdę cząsteczki wody i to, co żeśmy widzieli w czasie doświadczeń, to to, że te krople wody spadały po prostu z tej pokrytej sadzą płytki szklanej. To było świadectwo tego, że węgiel nie oddziałuje z wodą, nie przyciąga wody, nie, woda jest mu obojętna i nawzajem. To mnie efekt kapilarny. Mamy tutaj na przykład wyobrażenie ściany tej rurki kapilarnej zrobionej ze szkła. To są cząsteczki dwutlenku krzemu i one mają te końce swoje dodatnie ujemne, które są jakoś tam ustawione i te końce przyciągają dodatnie ujemne końce odpowiednio cząsteczek wody. No i siły elektryczne chcą, żeby przyciągać tą wodę do kolejnych cząsteczek dwutlenku krzemu. No a grawitacja, która działa w dół i siły spójności pomiędzy cząsteczkami wody, te siły elektryczne, no, powodują, że ciągną te cząsteczki w dół, cząsteczki wody w dół. No i jeżeli chcemy podnieść do góry na przykład cząsteczki wody, no to one nie pójdą same, one muszą, zabierają ze sobą swoje koleżanki. No i skuteczność tego efektu kapilarnego związana jest właśnie z równowagą pomiędzy siłami spójności i siłami przylegania. W przypadku ręcznika papierowego to jest to bardzo efektywny sposób, bo celuloza, opowiadałem wam o tym, to jest taki wielocukrowy łańcuch i w tych cząsteczkach glukozy są takie fragmenty, które właśnie mają też kawałki naładowane efektywnie i do nich przylega, bardzo chętnie przyklejają się cząsteczki wody. To zresztą jest jakby proces odwrotny do rozpuszczania cukru w wodzie. Efekt kapilarny w ręczniku, podnoszenie się wody w ręczniku papierowym.
I to jest po prostu ten sam mechanizm. No dobrze, no i to, co nam jeszcze zostało, to zrozumieć, w jaki sposób możemy osłabić napięcie powierzchniowe, czyli właśnie to oddziaływanie elektryczne pomiędzy cząsteczkami wody, jeśli chcemy użyć wody do zmywania. No i stosujemy detergenty, i detergenty są skonstruowane przez chemików, chemia to jest wielka sztuka, w taki sposób, że to są cząsteczki, które mają z jednej strony główkę taką, która właśnie chętnie oddziałuje elektrycznie z cząsteczką wody, a z drugiej strony mają ogonek, który jest obojętny, tak jakby węgiel. Prawda? No i teraz to, co się dzieje, to ta cząsteczka detergentu jakby potrafi wejść pomiędzy dwie cząsteczki wody, a ten hydrofobowy ogon po prostu blokuje dostęp kolejnym cząsteczkom, tak? To znaczy blokuje możliwość przyłączenia się kolejnych cząsteczek tutaj. No i przez to, owszem, cząsteczki się przyłączają, ale odległość pomiędzy nimi wzrasta i to oddziaływanie elektryczne słabnie, a zatem słabnie także napięcie powierzchniowe, to co chcemy osiągnąć, tak, to, o co nam chodzi, żeby woda lepiej nadawała się, lepiej myła zabrudzone powierzchnie. No i to cała tajemnica. Dziękuję bardzo.